Sponsorem programu jest Bonimed, producent suplementu diety Immunobon na wzmocnienie odporności. Dzień dobry Państwu, po raz kolejny witam Państwa w programie Pisze Baba do Zielarza. I wracamy do tematu, który omawiałem niedawno i do tematu budowania odporności. W poprzednim odcinku mówiłem Państwu, które czynniki zmniejszają odporność, a teraz może powiem te, które tą odporność budują. Proszę Państwa, styl życia to buduje naszą odporność, a styl życia to sen. Jak się nie wyśpimy, tam niską odporność. Jak mamy niepokój, już mówiłem ostatnio, też mamy niską odporność, więc działanie takie, które umożliwi nam spanie. Spanie najlepiej przed północą, zamiast rozpocząć, wtedy lepiej się wyśpimy. I to buduje naszą odporność. Kolejna sprawa to aktywność fizyczna. Jeżeli oczywiście można. Oczywiście ostrzegam przed aktywnością fizyczną w sytuacji, kiedy mamy na zewnątrz smog i on nam ładuje do organizmu te pyły, które w powietrzu się znajdują. Ale gdy smogu nie ma, proszę o aktywność fizyczną. Kolejna sprawa to właściwa dieta. I tutaj na tej planszy, którą Państwo widzicie w tej chwili za mną, czy też przed sobą, są produkty prozdrowotne i te, które prozdrowotne nie są. Co nam odporność niszczy? Fast foody, słodycze, używki, szczególnie alkohol, słodkie napoje. Co odporność buduje? Kiszonki, błonnik, sfermentowane produkty mleczne i woda. Człowiek dobrze nawodniony to człowiek z dużą odpornością. No, każdy powie, no woda, no to naturalna sprawa. Otóż, proszę Państwa, woda leczy. Zwróćcie Państwo uwagę na Waszych starszych rodziców, dziadków. To są osoby przewlekle odwodnione. Gdy oni pokażą Wam język, a możecie o to coś proszę poprosić, zobaczycie suchy kołek, przepraszam za wyrażenie, a nie wilgotny, połyskliwy, pełny nawodnienia język. Po prostu osoby starsze nie mają chęci do spożywania napojów. Po prostu pragnienie u nich jest zbyt słabe. Zatem nawodnienie może okazać się wyleczeniem z wielu różnych schorzeń. Pamiętajcie Państwo o tym, będąc w kontakcie z Waszymi starszymi rodzicami bądź też dziadkami. Kolejna sprawa, o której trzeba pamiętać, to suplementacja witaminą D3. Witamina ta buduje naszą odporność i powoduje mnóstwo różnych prozdrowotnych własności. Czy teraz na przykład w sytuacji, gdy mamy słońce na zewnątrz, musimy tą D3 zażywać? Tak, jeżeli to jest zima, musicie. Jeżeli to jest lato, nie musicie, bo naturalna budowa witaminy, naturalna produkcja witaminy D3 odbywa się w naszym organizmie i jest ona powodowana przez promienie słoneczne. Zatem witamina D3 bardzo ważna. No i teraz kwestia probiotyków, prebiotyków, czyli tych substancji, które budują właściwą florę jelitową. Flora jelitowa jest naszym sojusznikiem. Mamy 1,5 kg bakterii w naszych jelitach. I żeby je budować, musimy je odpowiednio odżywiać. Możemy oczywiście stosować specjalne produkty o nazwie probiotyki, czyli te kultury bakteryjne, które nam w naszych jelitach odżywiają nas i powodują, że buduje się odporność i dają różne inne pozytywne własności. Ale pamiętajcie, że one muszą coś jeść. Jeżeli zastosujecie w swojej diecie błonnik, inulinę, to wtedy będzie ta karma, którą podacie tym bakteriom, spowoduje, że wyhodują się te, które chcemy, żeby się wyhodowały, na przykład bifidobakterium. A jak im dacie słodycze, to nam się wyhoduje zupełnie inna flora bakteryjna. A ten balans między właściwą, dobrą florą bakteryjną, a tą patologiczną jest ważny, bo jeżeli mamy za dużo patologicznej, karmionej słodyczami, to niestety będziemy chorować. Proszę Państwa, na temat produktów prozdrowotnych, na temat zdrowego odżywiania, na temat pokarmów, czy potraw terapeutycznych napisaliśmy razem z ojcem Grzegorzem w Zioło lecznictwa ojca Grzegorza Sroki. Możecie Państwo tą książkę nabyć i tam dowiedzieć się o tym, jakimi pokarmami można się leczyć. Dziękuję za uwagę i jeszcze do tej odporności wrócimy. Sponsorem programu był Bonimed, producent suplementu diety Immunobon na wzmocnienie odporności.